Serwis informacyjny 14 września, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. Kolejne dotacje ze środków ZIT aglomeracji wałbrzyskiej przyznane. Gmina Marcinowice otrzymała dotację na budowę przedszkola, a Kamienna Góra na przebudowę Centrum Kultury. W Marcinowicach dofinansowanie dotyczy projektu budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT aglomeracji wałbrzyskiej. Inwestycja polega na budowie nowego przedszkola samorządowego, do którego zostanie przeniesiony oddział przedszkolny zlokalizowany aktualnie przy Szkole Podstawowej w Marcinowicach. W ramach uzyskanych środków możliwe będzie także wyposażenie placówki oraz zagospodarowanie terenu. W efekcie powstanie 75 miejsc przedszkolnych i 3 oddziały. Pierwsze konkursy rozstrzygnięte to są konkursy w edukację, w opiekę nad dziećmi, młodzieżą. Myślę, że inwestowanie w edukację, jeśli ma priorytet, tak jak w aglomeracji wałbrzyskiej, to jest dobry znak. W ramach przedszkola powstaną m.in. sale zajęć dla grup przedszkolnych, sanitariaty, szatnia dla dzieci, sala potrzebna na prowadzenie dodatkowych zajęć, gabinet dyrektora, gabinet specjalistyczny, pomieszczenia dla pracowników administracyjnych, zaplecze szatniowo-socjalne, personelu, toalety, pomieszczenia porządkowe, pomocnicze i gospodarcze, stołówka oraz pomieszczenia techniczne, kotłownia, magazyn kotłowni, portiernia oraz poczekalnie dla rodziców. Robiłem rozeznanie jeszcze przed wyborami. Jeżeli chodzi o mieszkańców gminy, jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu obiekt. I jeżeli chodzi o ilość dzieci, która jest aktualnie w wieku przedszkolnym, uczęszczających do punktów przedszkolnych, dzieci, które są w innych przedszkolach, jak najbardziej wskazuje na to, że to przedszkole jest niezbędne. Tutaj 77 dzieci uczęszcza do punktów przedszkolnych w naszych 3 szkołach. Wartość projektu to blisko 3 800 000 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 650 000 zł. Dofinansowanie ze środków ZIT aglomeracji wałbrzyskiej nie dotyczą tylko edukacji i infrastruktury szkolno-przedszkolnej. W Kamiennej Górze środki zostaną przeznaczone na projekty dotyczące instytucji kultury. Kamienna Góra jest ważna, bo to duże miasto, które jest ośrodkiem przemysłowym, ma swoją strefę ekonomiczną, jest niezwykle ważna, bo na drodze północ-południe przyszłej drogi S3. Kamienna Góra zawsze była blisko związana funkcjonalnie z Wałbrzychem i tak też jest teraz. Mamy wspólne obszary, choćby służba zdrowia, drogi, turystyka. Dofinansowanie otrzymał projekt pod nazwą przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze. To jest budynek bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony, a w którym dzieje się wiele, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne wszelkiego rodzaju, bo to nie tylko Centrum Kultury, to jest biblioteka, to są tam organizacje społeczne i tak dalej. Chcemy te stare sale na nowo jakby dostosować do współczesnych warunków, bo to nie tylko winda niepełnosprawnych, ale dodatkowe pomieszczenia, powiększenie sali widowiskowej, więc tych działań naprawdę będzie wiele. Centrum Kultury nie jest jedyną inwestycją, na dofinansowanie której aplikowano w Kamiennej Górze. Inne dla nas ważne to jest przede wszystkim oświetlenie miasta. Totalna modernizacja. To są ścieżki rowerowe, które z gminą Kamienna Góra będziemy czynić. Zresztą my te ścieżki łączymy z oświetleniem miasta. To jest taki wniosek hybrydowy, do którego też zapraszamy prywatnych wykonawców. To jest bardzo ciekawa, bardzo skomplikowana operacja. No i oprócz tego rewitalizacja kamienic. No to są te nasze jakby sztandarowe rzeczy, które jakby wyczerpują tą pulę pieniędzy, która nam jest przynależna. Koszt przebudowy Centrum Kultury w Kamiennej Górze to 4 057 000 zł, a dotacja wynosi 1 700 000. Wybór projektów do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu aglomeracji wałbrzyskiej przez jej lidera, prezydenta Wałbrzycha Romana Szołemeja, a następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Głuszyca najwyraźniej pozazdrościła Wałbrzychowi Złotego Pociągu. Sławomir Suchorowski postanowił odtworzyć legendarny skład w skali 1:1 i umieścić go w hali byłych zakładów zbrojeniowych we wsi Grzmiąca. Jak dotąd Złotego Pociągu nie odnaleziono. Sławomir Suchorowski z Głuszycy stwierdził jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zbudować. Jak na razie replika ma ponad 12 metrów długości. Docelowo chcemy złożyć cały pociąg. Będzie to wierna rekonstrukcja oryginału w skali 1:1. I pan wziął się stąd, że po prostu jesteśmy w takim, nasza lokalizacja jest w takim miejscu tutaj koło właśnie Zamku Książ, koło obiektów Rize w Głuszycy,
w Walimiu. Wszystko jest bardzo blisko naszej lokalizacji. Chcemy ten cały nasz zakład zbrojeniowy, kiedyś tutaj były w czasie II wojny światowej i przed, były produkowane w tym zakładzie części uzbrojenia drewniane do karabinów. No i tak chcemy ten zakład zachować, żeby po prostu jak najwięcej tego typu rzeczy, jak pociąg, jak samoloty w skali 1:1, Messerschmitt i Focke-Wulf, które też rozpoczęliśmy budować, a także ciężarówki, żeby były na tym obiekcie i całość będzie po prostu służyła dla turystów. W planach jest jeszcze budowa 3 wagonów i pancernej lokomotywy. Głównie to jest stal, koła są prawdziwe, użyte z pociągów starych. Rama stalowa, wszystkie grodzie stalowe, później jest płyta MDF i pancerz jest odlany z laminatu. Replika pociągu będzie prezentowana w hali byłych zakładów zbrojeniowych we wsi Grzmiąca. W planach jest także budowa skarbca i zbrojowni. Tą halę przerobimy na właśnie taki połączona hala z tunelem. Będzie to wyglądało, że pociąg wjechał do załadunku. Oprócz tego, że będzie ten pociąg pancerny tutaj, będzie też zrobiony skarbiec i zdeponowane tu będą sztabki złota. Oczywiście te sztabki też produkujemy sami. Tutaj za chwilę możecie Państwo je obejrzeć. Tak jak mówię, oprócz pociągu będzie skarbiec i zbrojownia. Dużo takiej z okresu II wojny światowej broni, też replik wykonanych na wzór oryginalnych. Gotowy skład ma powstać jeszcze w tym roku, zaraz potem zostanie udostępniony zwiedzającym. Wszystko po to, by jeszcze bardziej uatrakcyjnić turystycznie gminę Głuszyca. Cały skład będzie prezentowany we wsi Grzmiąca, niedaleko Głuszycy. Na terenie kompleksu ma też powstać restauracja. W Starej Kopalni zorganizowano wystawę z okazji 70. rocznicy powrotu emigrantów polskich z Francji i ich osiedlenia się na ziemi wałbrzyskiej. Wystawa składa się z 3 części. W pierwszej zaprezentowana jest emigracja zarobkowa Polaków w latach 1921-1939. W drugiej ukazane jest codzienne życie naszych rodaków we Francji. Trzecia mówi o powrotach Polaków do kraju w latach 46-48. Wystawa, która w tej chwili jest tutaj udostępniona u nas w Starej Kopalni, dotyczy rodzin polskich, które w okresie międzywojennym przebywały we Francji i po wojnie wróciły do Wałbrzycha. Tutaj pracowały panowie, panie pracowali w naszych wałbrzyskich kopalniach. Materiały zostały zgromadzone przez Stowarzyszenie Dom Brytanii. To też jest wystawa, którą właśnie to stowarzyszenie tutaj u nas prezentuje. Także materiały są zarówno ze źródeł prywatnych, jak i na przykład z muzeów francuskich, gdzie pozyskano część fotografii. Plansze rejestrują życie codzienne Polaków, pracę czy rozrywkę. Są także opatrzone zbiorem faktów związanych z podróżą do Francji i z powrotem do kraju. Plansze opisano w języku polskim i francuskim. W Wałbrzychu po wojnie zamieszkała największa grupa repatriantów z Francji. Do Polski przyjechali w latach 46-48. Remigranci z Francji to ludzie, którzy szczególnie zapisali się w historii Wałbrzycha i pozostawili również trwały ślad w górniczych regionach Francji. Autor i pomysłodawca wystawy, Bogdan Król, prezes Domu Brytanii w Wałbrzychu, tłumaczy, jak trudno było zorganizować ekspozycję. Bardzo trudno było je zdobyć, bo z tego względu, że one, tak jak tutaj przedstawiłem właśnie w moim przemówieniu, one zostały dostarczone z różnych regionów Francji, a mianowicie przez Polonię francuską. No tutaj są także, prawda, unikatowe, które otrzymałem, ale to są unikatowe zdjęcia, które zostały dostarczone przez Muzeum Fotograficzne w Charleroi, prawda, które no, było bardzo trudno je otrzymać. Główny cel wystawy to upamiętnienie i ocalenie od zapomnienia historii polskich emigracji we Francji w latach 21-60, a także przypomnienie i zachowanie pamięci losów ludzi i ich wpływu na kształtowanie regionu wałbrzyskiego. To także ilustracja trudnego życia na obczyźnie, proces zadomawiania się za granicą, a wreszcie powrotu na skutek perturbacji politycznych. Wystawę będzie można oglądać przez miesiąc w Starej Kopalni, a następnie trafi ona do Francji. 41 miejsc czeka na pacjentów w zmodernizowanym ośrodku w Waligóra w Sokołowsku. Dzięki ośrodkowi możliwe stanie się wdrożenie terapii, które do tej pory nie były stosowane na szeroką skalę. Osoby starsze, niesamodzielne i przewlekle chore wreszcie dostaną szansę pobytu w komfortowych warunkach. W Sokołowsku powstał ośrodek, w którym już wkrótce najbardziej potrzebujący otrzymają
profesjonalną opiekę. Dzięki projektowi przede wszystkim mogliśmy wdrożyć zupełnie innowacyjne programy terapeutyczne, programy dostosowane do potrzeb naszych pacjentów. Nasi pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych to są osoby bardzo niesamodzielne, które wymagają wdrożenia szczególnych form terapii, dlatego nasze terapie też w trakcie realizacji projektu zmieniały się. Na początku był duży nakład, położyliśmy na terapię z psychologami, formy terapii rehabilitacji również, udział lekarzy specjalistów. Jednakże po kilkunastu miesiącach realizacji stwierdziliśmy, że te terapie powinny być bardziej nastawione na konkretne schorzenia. Stąd udział rehabilitacji geriatrycznej, bardzo duży, rehabilitacji neurologopedycznej, ze względu na to, że mamy wielu pacjentów, którzy mają bardzo ubogie funkcje poznawcze. Stąd wprowadziliśmy bardzo dużo gier zabaw, hortiterapię, to jest terapia związana z obcowaniem z roślinami, artoterapię nastawioną na rozwój umiejętności manualnych, które mają bardzo duży wpływ na późniejsze też te zdolności poznawcze i rozwój zdolności umysłowych. Sama modernizacja kosztowała 6 600 000 zł. Pieniądze pochodzą z Narodowego Programu Finansowania i 1 600 zł ze środków samorządu województwa. Zarówno zarząd województwa, jak i samorząd wojewódzki bardzo mocno pracuje nad programem polityki senioralnej. Czyli tutaj poprzez fakt modernizacji, poprzez fakt przeznaczenia środków na modernizację tego obiektu, a tym samym otworzenie ZOL-u, pokazujemy, że tego typu inwestycje są bardzo ważne, jeżeli nie najistotniejsze, jeżeli chodzi o kwestie uwzględniania ich w latach następnych w charakterze tych projektów inwestycyjnych. I to jest niezwykle istotne, aby odpowiednią ilość łóżek zapewnić dla świadczeń, które będą realizowane w tymże właśnie ośrodku. Oddajemy do dyspozycji pacjentów zmodernizowany, przebudowany obiekt Waligura, w którym spółka świadczyć będzie usługi w zakresie opieki długoterminowej na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych. Oddajemy do dyspozycji pacjentów 41 miejsc w zmodernizowanym, przebudowanym obiekcie Waligura. W pokojach o podwyższonym standardzie, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym, w tym dostosowanym również dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa ma także znaczenie społeczne i ma na celu odmienienie wizerunku domów opieki. Kolejnym naszym jakby elementem tego zadania inwestycyjnego jest również kontynuacja tego projektu. Ten projekt będziemy jeszcze prowadzić przez kilka miesięcy i zasadniczym celem są terapie, jak również działania promocyjne. Chcemy odwrócić tą złą wiedzę, złą świadomość wśród społeczeństwa, że w tego typu domach, zakładach opieki leczniczej dzieje się pacjentom krzywda. Nie, tutaj naprawdę będą domowe warunki, terapie z młodzieżą, terapię z wolontariuszami i liczymy na to, że ten trend niekorzystny odwróci się. Obiekt został dostosowany do najwyższych europejskich standardów. Wyposażenie spełnia wymogi opieki na najwyższym poziomie. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci już 23 września. Rozpoczęliśmy sezon No Problem. Będziemy mówili o problemach i będziemy mówili o tym, z czym mamy problemy i o tym, z czym problemu nie mamy. Doktor Strangelove to premiera jeszcze poprzedniego sezonu, ale zagraliśmy ją niewiele razy, więc większość z Państwa pewnie nie zdążyła zobaczyć. Film inspirowany Stanleyem Kubrickiem, jego jedną z najsłynniejszych komedii. Filmem Doktor Strangelove, ale też wieloma innymi źródłami kultury, w tym również tym, co się dzieje za oknem.
bardzo z przymrużeniem oka, jednocześnie bardzo poważnie o szaleńcach u władzy i o generałach, którzy mogą więcej niż powinni. Będzie bardzo zabawnie, to państwu obiecuję, ale będzie też refleksyjnie o władzy, o szaleństwie. Marcin Liber, jeden z najsłynniejszych reżyserów polskich teatralnych, zaprasza na tę szaloną wyprawę z doktorem Strzędzlowym w sobotę o godzinie 19, w niedzielę o godzinie 18, a w niedzielę, jeśli mają państwo ochotę pobyć z nami dłużej, zapraszamy na ulicę Słowackiego, tam święto tej ulicy, my Słowackiego bardzo lubimy, dlatego będziemy po prostu go czytać i będziemy wspominać jego biografię, te mniej znane fakty, ale również jego twórczość. Więc zapraszamy w ten weekend na doktora Strzędzlowa do nas, a na Słowackiego na ulicę Słowackiego. Szanowni Państwo, Filharmonia Sudecka w tym tygodniu, w piątek 16 września o godzinie 19 zaprasza serdecznie na koncert kameralny. To wyjątkowe wydarzenie, bo usłyszymy utwory, które rzadko bywają grane na koncertach kameralnych, a postanowiliśmy je właśnie dlatego dla Państwa wykonać. My, jako muzycy Filharmonii, ponieważ zespół składa się głównie z muzyków, którzy na co dzień grają w Orkiestrze Filharmonii Sudeckiej, a którzy postanowili też ze sobą pokameralizować, czyli pomuzykować kameralnie. Zagrają dla Państwa na flecie Sylwia Weindock-Kraus, na oboju Ilona Chlubek-Długołęcka, na klarnecie Szymon Fortuna, na fagocie Alicja Korpal-Karasiewicz, na waltorni Grzegorz Mądry i na fortepianie Piotr Łukaszczyk. A w programie usłyszymy trzy utwory, można by rzec, że stylistycznie bardzo różne, bo faktycznie tak jest, pochodzące z różnych epok i stąd ta różnorodność, myślę, będzie też bardzo ciekawym porównaniem. Usłyszymy zatem kwintet dęty Wojciecha Kilara, następnie kwintet fortepianowy Ludwika van Beethovena i na koniec sekstet Francisa Poulenca. Mam nadzieję, że Państwu taki program przypadnie do gustu, a ja już w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym koncercie. W dniach od 19 do 21 września w Starej Kopalni odbędzie się ogólnopolski czwarty kongres rewitalizacji. Ponad 400 samorządowców z całego kraju przyjedzie do nas, aby odbyć dyskusję, aby porozmawiać na temat najbardziej takich popularnych i palących kwestii, jeżeli chodzi o rewitalizację miast. Organizatorem kongresu jest Instytut Rozwoju Miast z Krakowa, gospodarzem gmina Wałbrzych, Stara Kopalnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Wałbrzycha do śledzenia obrad tego kongresu. Wstęp oczywiście nie jest wolny, ponieważ będą w nim uczestniczyli tylko goście, którzy się wcześniej zarejestrowali. Jakkolwiek tak dużego i tak istotnego wydarzenia, jeżeli chodzi o rewitalizację, jeszcze w Wałbrzychu nie było. Także zachęcamy do śledzenia informacji z kongresu. To już wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.